Tu żywią dzisiaj wzięła do doktora i że można choro, choro! I ten, ja zwykły choro! Daj choro! Doktor ją zbadał i padł, co mu trzeba matko, kinderweg na naftopulacniki kupować. Zaciążono, stary! Zaciążono, a chopa mi go! To hańba! A doktor przepadzitem jeszcze 10 złotych wziął! 10 złotych! Jezusie Nazarecki, 10 złotych wziął, a cera zubiska! Przedwojennych, niech tradycje teatru w Ornatowicach już z lat dwudziestych, trzydziestych. Bo był teatr, coś robili, później się zaprzestało z jakiegoś powodu, później znowu się reaktywował, znowu i to były dziadkowie, to byli rodzice, później... Najstarszy aktor. Najstarszy właśnie już grał. No, w latach 60. I później znowu była przerwa i teraz znowu coś gdzieś w nas, tutaj w rdzennych mieszkańcach tkwi, żeby coś robić i co jakiś czas się zbieramy w jakąś grupę i coś. A bo ta polska infanteria, co to padłeś, pomacheruje na Berlin, nie obstoi ani 2 tygodnie i będzie ferti. Ja, a bo te ułamy z tymi szabelkami, co to spowidość. Czysto. Kaj tam ze szabelką idzie wojować z fligrym. Godą ci 2 tygodnie i będzie ferti. Wspaniałe teatry były. Ktoś jeszcze żyje z tamtych lat. Nie wiem, może chyba jakaś garstka ludzi. Ale naprawdę było fajnie. Potem była przerwa. Wyście po szkole podstawowej zaczęli występy. Balladyna była pierwsza. Nasi nauczyciele. W 50-tych latach już też były parę sztuk. Potem 60., 70., od 80. była przerwa do 2004. Od 82 chyba. Ale jak Niemcy na Polskę napadną, to się będziemy bronić i będziemy mieli moich sojuszników. To były sztuki właściwie, jakie mogły wystawić teatry amatorskie. Tu Mazepa, mówił kolega o Balladynie, ale była Mazepa, było te Grube Ryby chyba i jeszcze jakieś inne tytuły. Natomiast jeden tytuł pamiętam tylko z przekazu, że to było na przykład to Wesele na Górnym Śląsku. To było takie znane, spektakl znany wszędzie. A to, co teraz stworzyliśmy, no to faktycznie jest grupa, która zaczęła działać w 2004 roku. Kolega, który przychodził na próby w domka z ogródkiem, to ciągle tam przychodzi i mówi tak, ja dzisiaj jestem nienaumiony, ja się nie naumiał i tak ciągle było ten i naumiał, to naucz się wreszcie, będziesz naumiony, nie? No tego kolegi już też nie ma, świętej pamięci Jerzy już nie żyje, ale pozostała nazwa i... Rzeczywiście odkupują utwory śląskie grane w latach 20. Także jest to rzeczywiście kapela i pod względem muzycznym, i szukania tekstów, muzyki świetna. No, poza tym genialny zespół aktorski i obrzędy, które będą tutaj trochę zarysowane w tym spektaklu. Nie pokazujemy ich, nie jesteśmy teatrem obrzędowym, ale wspominamy o tych obrzędach tu w tym naszym spektaklu. Także miejmy nadzieję, nie będziemy zapeszać przed premierą, ale że to będzie taka całość pokazania kultury śląskiej, ornatowickiej właśnie w tym spektaklu. I będziemy mieli sojuszników! He! Działa! Ty nie wiesz, o czym gadasz! Niemcy to straszna moc! Ich siła w tankach i w autotach! He! Słuchasz mnie! A kanony ci mają wielkie jak stodoła! I fligry. Uparty, kiedy to Śląsk Polsce podarował, zawarty w areszcie. Hnali, padali, że Polska będzie bogato i co mo? Tak, to jest ta polsko wdzięczność.
Kupa ludziów każdy dzień jeździ do Niemiec do roboty. A po co my mamy do tej roboty jeździć? Bo tam hań robota jest, a tutaj nie ma. Ruźla, tak mi wygląda, że ja. Toż mi pokażcie, ojciec, kaje na tym haźlu kółko, serce wyrznięte. Czasami to je kółko, żeby w środku nie było blankcima, ale serce popieruna. Ja ci długo dać przy ojcu popieruna. Do ojca trzeba wiedzieć. Ale we popieronie nie ma nic po dziecko w zocy. Nie wodźcie się mu te, nie wodźcie. Ruźla mu trochę rycht. Gnał serce. Fajne krokety robimy. Kofy z ornamentami. Kofy ornamentami. Kofa. Ale te naumione to ma krokiety, to jest numer jeden. I żur z kartoflami. Amatorski teatr naumiony, działający przy Centrum Kultury i Promocji Arteria w Ornontowicach, zaprasza na spektakl pod tytułem Marika w dniu 19 marca, 20 marca o godzinie 18 do sali budynku Arterii. Dzięki. Pierunie, na mój rozum, może się tam będzie hop z babą do kupy pszał. Nic ino serce wyrżli, co by pokazać, jak tam pierwszy hop z babą do kupy się pszał i to jeszcze posiedząc. Myślę, że tyle. Nie będziemy już zabierać czasu, chętnie byśmy zobaczyli.